cześć, witam się z Wami w poniedziałek i teraz Wam coś powiem. Witam się z Wami zdrowa. A dlaczego? No dlatego, że w zeszłym tygodniu mieliśmy taką sztafetę, można powiedzieć, ponieważ jakoś tak w środę w nocy, chyba ze środy na czwartek, tak mi się wydaje. Za środę na czwartek. Tym on wymiotował. A Krzysiek w środę chyba z pracy wrócił wcześniej. Tak. Wrócił wcześniej z pracy. Pracował do 12. Przywiózł sobie jakieś lekarstwa na przeziębienie. Mimo, że go właśnie głowa i brzuch bolały. Cały dzień, tak jakby wiecie, przeleżał. Jeszcze, i wtedy z tej środy na czwartek Tymon. Po czym, jako że ja strajkowałam, to w czwartek miał przyjechać do nas właściciel domu. Więc trzeba było, słuchajcie, posprzątać dom. I Krzysiek miał na następny dzień też właśnie wolne, w ten czwartek, więc cały dzień sprzątaliśmy w czwartek. Tymon został w domu, więc nie szedł do szkoły. Przespał cały dzień, tak jakby dziecka nie było w domu. No i po czym przyszedł piątek. Auto jedzie. Po czym przyszedł piątek. Krzysiek pojechał do pracy, bo już myślał, że się dobrze czuje. Tymon jeszcze został w domu, bo takie są przepisy w szkole, że 48 godzin musi być wszystko ok, jak się dzieją jakieś żołądkowe sprawy. Więc Tymon został ze mną w domu w piątek. I koło 12 zadzwonili do mnie, że Amadeusz. No więc pojechałam z Tymonem do szkoły po Amadeusza, przyjechaliśmy do domu, a ja w sobotę miałam mieć kiermasz. Oczywiście Krzysiek też przyjechał wcześniej z pracy w piątek, czyli znowu się zwolnił i on już miał te właśnie, już nie tylko brzuch go bolał i głowa, no też wymiotował. Także tak, Tymon, Ami, Krzysiek. No i ja jeszcze się ostałam. No i wyobraźcie sobie, że ja w sobotę miałam mieć kiermasz. Ale już czułam, no skoro wszyscy po kolei, no to i na mnie pewnie przyjdzie kolej, no bo jak, nie? No i wieczorem w piątek ja już byłam spakowana na kiermasz. Niech przejedzie. Ja już byłam spakowana na kiermasz. I tylko czekałam, aż to się stanie. No i się stało. Rano tylko o 7 napisałam, bo też nie chciałam pisać o 5 rano. No o 7 rano napisałam do Julii, że nie przyjadę u nas, bo u nas wszyscy są sick. I ja też, że myślałam, że mnie to obejdzie, ale jednak nie. No i nie chciałabym nikogo zarazić. No, że mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, wszystkiego dobrego i tak dalej. No i już tak naprawdę w tą sobotę ja się bardzo dobrze czułam. Ja mogłabym niby jechać na ten kiermasz, ale wiecie, ale mogłabym kogoś zarazić, jeżeli to był wirus, a to był ewidentnie wirus. No, a wczoraj sobie posiedzieliśmy w niedzielę leniwie w domu, Ami zrobił jakąś transmisję na żywo, Krzysiek coś tam też postreamował. No i to tak wygląda. Teraz jadę sobie do Chester. Czekam na autobus, zamierzam pójść sobie do lumpków jakiś, trochę materiału podokupować, no i przyjechać do domu i dzisiaj mam śniadanie o 11:37, tak, wtedy będę mogła już jeść, także albo zahaczę o jakieś jedzonko w Chester, albo zdążę wrócić do domu, zobaczymy. Wiecie, ja sobie też przeciągam ten post. Tak naprawdę ja dłużej, codziennie wychodzi, że ja przynajmniej z godzinę, dwie dłużej nie jem. Ale to też jest dobre i to jest jak najbardziej wskazane. Jeżeli się dobrze czujesz, wszystko jest ok, no to jest to wskazane. No i tak to by było w skrócie, jak wyglądał nasz weekend. Dzisiaj wpadnie Wam, jest w poniedziałek, czyli za jakąś godzinkę wpadnie Wam vlog. Także będziecie mieli co oglądać. Później Wam wpadnie vlog chyba w czwartek. No.
A może się wam pochwalić? Albo nie. Powiem tylko tak, dostałam propozycję. Propozycję reklamową na YouTube'a od jednej firmy i się zastanawiam, czy ją przyjąć, ale to dopiero zobaczyłam w nocy sobie. Przeglądałam tak z głupa, weszłam na tego maila, który tam podałam. I się okazało, że tak, jest jakaś propozycja, więc ją rozpatrzę. Się zainteresuję, o co w ogóle chodzi, bo tak naprawdę nic na ten temat nie wiem. Jeżeli to będzie coś fajnego, no to spoko, a jeżeli nie, no to będę czekała na kolejne, bo jak się okazuje, ja przez 2 lata prowadzę vloga, a ja nigdy nie ukrywałam, że chciałabym mieć jakąś współpracę. No, bo czemu nie? Jak się napracuję, to chociaż z tego coś chcę mieć, nie? To jest jak najbardziej okej. Tylko żeby to były fajne rzeczy, żeby fajne te propozycje były. Ale żeby fajne współprace były. Bo propozycje to sobie mogą słać, tylko chodzi o to, żeby były fajne, no nie, jakieś skamy, nie? No i żeby było zgodne z moimi wartościami, to jest też ważne. Dobra. Coś jeszcze chciałam powiedzieć właśnie na ten temat. No, że rozpatrzę tą propozycję. Aha, mówiłam o tym, że przez 2 lata prowadzę vloga, nie miałam tam żadnych namiarów. Myślałam o propozycjach współpracy. A jakieś niecałe 2 tygodnie temu stworzyłam specjalnego maila ku temu, którego też chyba wykorzystam do firmy, bo nie mam założonego takiego stricte do firmy chyba maila. No i minęły niecałe 2 tygodnie, a ja już dostałam propozycję, także całkiem fajnie. Może coś jednak z tego mojego YouTube'a będzie oprócz hobby. Bo hobby jest, bardzo fajnie się to robi, mam fajną zabawę przy tym. No, ale wiecie. Czemu nie zarabiać na tym, co się lubi robić? No. Dobra, słuchajcie, wracam obładowana. Ja mam tak plecak na sobie. Widzicie te sznureczki z plecaka? Ten w pawie. Mam na sobie tutaj pawiową moją szoperkę, też całą, zapełnioną. I jeszcze do tego tu mam taki ogromny pakunek. To trochę widzieliście. Ale zaraz jak wejdę do domu, to wszystko wam pokażę. No i dobra, jestem. Jestem. Czekajcie, już wam pokazuję. Weźmiemy te frezje. O, pokażę wam, jakie sobie frezje kupiłam piękne wczoraj. O, ja bardzo lubię frezje. Uwielbiam frezje. Dobra. Ustawimy tą kamerę jednak trochę inaczej. O. A wiecie co? O, co krzesło. Czekajcie, to wam na końcu chyba pokażę. Bo to kupiłam na końcu. Tak. Robimy w ten sposób. Dobra. O, zobaczcie. Mój plecak uszyty przeze mnie. Tu z potrzebeczką. Tak jest. Kupiłam w sklepie, który wspiera zwierzątka, kupiłam taką, zobaczcie, ma takie, zobaczcie, czekajcie, przetrzemy kamerę, o, kurczę, fajnie było. Takie ma. Myślę, że z tego uszyję scrunchies. Przede wszystkim uszyję masę scrunchies. Ale wiecie, to jeszcze się może zmienić. Kupiłam to za 2,50 i to jest double duvet cover, czyli to jest podwójna pościel. Czyli na 2 osoby. Ale nie widzę tu tych. O Boże, ale wspaniale, jak ja lubię coś takiego. Uwielbiam takie wzory. Zobaczcie, tu też mamy takie. Też można coś fajnego tu uszyć, ale światło brzydko przebija, ale zobaczcie, są paseczki, uwielbiam paseczki i krateczki, tego typu desenie. No nie ma poszewek na poduszki, ale to nie szkodzi. Pewnie dlatego tylko 2,50. Dobrze. Druga rzecz. Aha, pokażę wam jeszcze co w Wiemie kupiłam. Kupiłam skrobaki
Znaczy, mam fajne skrobaki, ale one zbyt delikatnie trą i one są do delikatniejszych rzeczy. Natomiast te z Aldi, już tam nawet pokażę Wam. Może Wam ostatnio pokazywałam w holu, nie wiem, ale takie skrobaki kupiłam. Srebrne już się wykorzystują. One są dość delikatne. One są ok, tylko są delikatne, tak jak mówię. Ale takich poważniejszych zaburzeń to kupiłam te takie tłuszczowe. One są mega. One zdzierają wszystko. Jak ostatnio oka czyściłam, no, zdarły wszystko. A było co zdzierać. No i jeszcze w BM-ie kupiłam sobie, zawsze się na ten, już Krzysiek się ze mnie śmieje, kup sobie go wreszcie. Ja za każdym razem w BM, jak jestem, widzę te słoiczki i tu jest owoce, jogurt i płatki owsiane, tak mamy napisane. Mnie tak ten słoiczek podoba, jest taki po prostu zwykły słoik, słuchajcie, nie? A on wzbudza we mnie takie fajne, pozytywne emocje, ten słoiczek, zwykły słoiczek, więc go w końcu kupiłam, w końcu. I tak, i tutaj tak, tak jak mówiłam, w tym sklepie, co zwierzątka wspierają, kupiłam to. Kupiłam sobie, to akurat sobie, w takie ptaszki, szaliczek, bo będzie mi bardzo pasował do tych moich... spodni, kojarzycie, w pawie. Będzie to super się komponowało, ale to tak jak mówię, to dla siebie. I tu kupiłam, co do spodni, tych pawiowych, to chciałabym sobie podobne uszyć i z tej przyczyny kupiłam sobie taką pościel. Taką pościel sobie kupiłam. Prawdopodobnie jakaś ikeowska. Zobaczymy zresztą. Zobaczymy. Zresztą gdzieś tu powinien być. O Jezus, jest ogromne. Aha, bo to jest dużo tego. Tam było napisane, że jest tego dużo, bo to kupiłam za 6 funtów, ale to są 4 poszewki, więc... Aha, i to też jest bez poduszek, czyli to jest tylko duvet cover? A nie, no patrzcie, jednak są poszewki. I to jest z jakiej firmy? No IKEA, mówiłam, że to wygląda mi na IKEA, więc jest to IKEA i wygląda to tak. I myślę, że by sobie właśnie spróbować uszyć na próbę takie spodnie, takie kuloty, takie aladynki, nie wiem jak to się jeszcze może nazywać. I jak mi to wyjdzie, to wtedy może i będę dla klientów szyła. To jest taki, wiecie, oversize, zawsze rozmiar. Tak jak mówię, kupiłam ten materiał właśnie na próbę, aby sprawdzić, czy ja to uszyję. Więc z tego będę kombinować. No chyba, że znowu coś innego po drodze wymyślę, nie? No i tutaj mamy tą trzecią pakę ogromną. I tak. To kupiłam w British Heart Foundation. To jest bardzo znana fundacja. Bardzo dużo charity shopów mają. I mają fajne rzeczy. To jest taka średnia półka, jeśli chodzi o ceny, bo tak naprawdę nie ma reguły, w którym charity shopie będą lepsze rzeczy, chociaż zauważyłam, że pewne właśnie charity shopy chyba bardziej przeglądają, bo na przykład w British Heart Foundation albo w naszym Children's Society są przebrane rzeczy i są takie porządniejsze, a na przykład są takie, gdzie no przychodzę do domu i patrzę, kurczę, trochę jednak coś jest nie tak. Na przykład zbyt użyte. No. Kupiłam sobie takie spodnie. Takie tu mają ściągane, bo wiecie co, już pomału nie mam w czym chodzić. To jest dość szeroka nogawka, one są takie dość duże. Wyglądają mi takie w miarę oversize. Ja je może później przymierzę, to może Wam się pokażę, a jak nie, to przy najbliższej okazji to jeszcze zobaczymy. Ja je kupiłam za 4 funty, tak, za 4 funty, takie śmigałki na co dzień. No i teraz, tutaj mamy za 5 funtów, tak naprawdę to ja nie wiem, czy to jest pościel, czy za, a dobra, już widzę, że zasłona, to będziemy zaraz to pruć, zanim wrzucę do pralki, to spruję, bo wtedy fajnie się to jeszcze w pralce te na przykład zszyte elementy, które zostawiają ślady, niektóre się tak jakby w pralce rozprasowują, wiecie o co chodzi? Za 5 funtów.
Mamy taki motyw róż, takich przepięknych. To jest taki trochę śliski materiał. To jest na bank poliester. Na nic innego bym tu nie liczyła. Znajdziemy jakąś, bo tu znalazłam tylko instrukcję obsługi, w sensie instrukcję prania, ale postaram się znaleźć jakąś, chociaż nie, no jak jest instrukcja prania, to może i skład gdzieś podali. A nie, chyba nie podali. Nie podali składu, przykro mi, więc wam nie powiem, jaki to jest skład. Więc na drugiej jest, ale wątpię. No nie ma, ale na bank to jest poliester, bo czuję, czuję pod paluchem. Dobra. I tutaj jest postęp British Heart Foundation, też, którą ja już widzę chyba od 2 miesięcy tam wisi, jak nie dłużej. Co zaglądałam, to było, już ją kiedyś prawie kupiłam, ale wiecie co, widocznie musiała poczekać na dzisiaj. Pokażę wam na poszewce. Tak, jest ta strona, taka fantazyjna. Fajna tapeta by z tego była. A tutaj z tyłu mamy taką złotą stronę. Znaczy złotą, no taką brązową, no złotą bardziej. I też można wykorzystać fajnie te wzory. Kupiłam ten zestaw za także 5 funtów. Jest to single, więc trochę mniejsze niż double, ale całkiem ok. Zobaczę, co z tego uszyję. Ja mam tak naprawdę 2 materiały, bo mam właśnie dwustronny. To jest fajna sprawa, bardzo to lubię. No i w sumie tyle. I tyle kupiłam. Nic więcej dzisiaj. O, sorry, hałasuję wam i mówię. Nic więcej już dzisiaj nie kupowałam. Na zakupach spożywczych nie byłam, bo byłam wczoraj. O. Bo byłam wczoraj na zakupach spożywczych i nic nie kupowałam. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Ja już chyba go na dzisiaj zakończę z tej przyczyny, że już troszeczkę wam nagrałam i gadałam do was, jak szłam rano ze szkoły i teraz wam trochę nagadałam, więc po prostu, jeżeli coś jeszcze dzisiaj się pojawi, to po prostu ten dzień podzielę. Być może wam się jeszcze pokażę w tych spodniach, ale to nie obiecuję. To jeszcze wam pokażę, bo stwierdziłam, postanowiłam przymierzyć te spodnie i teraz tak. Jak tu ustawić kamerę, żeby coś było widać, bo tu jest to krzesło. Trochę je przesunę, chociaż ciupinkę. I teraz... One są świetne. Tak. O, w ten sposób. Okej. Okay. I one są faktycznie takie bardzo mega luźne. Założyłam do tego buty, ponieważ bez butów to by się nijak prezentowało. I prezentuje się to tak. I one są naprawdę takie, wiecie, no mega szerokie są, ale to nie szkodzi. To się nic nie dzieje. Są takie po prostu zarzucone. Tutaj, tak jak mówię, jest... na gumce, więc to jest wygodne. Kieszenie ma, choć ma troszkę za płytkie te kieszenie. Ja mam ostatnio, jak wiecie, tendencję do gubienia na przykład portfeli. A i właśnie bym dzisiaj zgubiła portfel, bo jak byłam w British Heart Foundation, oglądałam sobie te pościele wszystkie tam, to pan z obsługi akurat przechodził do, na zaplecze i tak patrzy, twoje? A ja mówię, tak, moje. Mówię mu, właśnie miesiąc temu zgubiłam jeden portfel, a tu następny. Nie wiem, co się dzieje, bo ja przez lata nic nie gubiłam, a tu znowu, widzicie, miałam kiedyś taki okres w życiu, co gubiłam dużo rzeczy, pieniądze i różne takie, zazwyczaj to były pieniądze gdzieś tam w gotówce, a teraz po prostu gubię cały dobytek. I teraz tak, chciałam wam się jeszcze pochwalić moim brzuchem, się tak trochę tutaj wam obnażam, ale mój brzuch był naprawdę duży. Ja teraz mam na luzie, jak wciągnę, to też już nawet lepiej wygląda i naprawdę te, no ile, z 2 tygodnie postu wpłynęły na to, że ja mam ten brzuch dużo płastszy. Ja go, ja zaczęłam sobie mierzyć i okazuje się, że jak zmierzyłam 3 dni temu, to miałam 89, po czym wczoraj i przedwczoraj jakoś tak, miałam 84, 85, a ciekawe jaki jest dzisiaj. No,
Naprawdę efekty są, także polecam post przerywany oczywiście osobom zdrowym. Jeżeli trzeba, to proszę skonsultować to z lekarzem. Wiecie, zdrówko jest najważniejsze, więc robić to wszystko z głową, ale jeżeli macie chęci i macie możliwości ku temu, to post przerywany to jest bardzo fajna metoda żywienia. Ale wracając do spodni, no, takie luźniutkie, takie ze śmigałki. No i co? No i tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Idę jeść śniadanie, bo zaraz... Tak, już mogę jeść, a wy już możecie oglądać vloga, który się opublikował z 10 minut temu.